Kolejną taką dziedziną okultyzmu jest magia. Wiecie, różne są, że tak powiem, formy magii. Jest magia czarna, która bardzo wprost, jasno, ludzie, którzy uprawiają tę magię, odwołują się do szatana, do paktu z szatanem. Jest biała magia, gdzie ma na celu, tak przynajmniej ci ludzie, którzy tym się zajmują, chcą mieć pozytywny wpływ na innych ludzi, chcą pomagać. Jest magia miłosna, ktoś bardzo pragnie, żeby ktoś się w nim zakochał, a ta druga osoba nie chce, no to różnego rodzaju. Magia obronna, magia prześladowcza. W każdym razie w magii chodzi o to, że człowiek chce mieć moc nad innymi. A więc szuka tej mocy poprzez zaklęcia, poprzez czary, poprzez zamawianie. Na przykład ktoś ma problemy z kurzajkami albo jakieś ma inne dolegliwości, jakąś alergię. To taki guślarz, taki zaklinacz może go wziąć gdzieś o północy, kiedy jest pełnia księżyca, wbija nóż do ziemi, prawda, splunie cztery strony świata, te kurzajki w ten sposób zamówi, prawda, i poprzez wbicie tego noża i spluwanie kurzajki ustępują albo alergia ustępuje. Wygląda czy brzmi, ale de facto ludzie tak się zachowują i postępują. Magia jest czymś, gdzie człowiek nadaje rzeczom, przedmiotom, zjawiskom magiczną moc. I tutaj przesądy można zaliczyć do magii. Powiedzieliśmy, czy w tych opracowaniach różnych na temat zjawisk okultystycznych i fascynacji 75% podobno Polaków jest przesądnych. Jeżeli czarny kot przebiegnie drogę, to lepiej po prostu już dalej nie iść. Jeżeli Jasiu idzie do szkoły i kot mu czarny przebieg drogę i w szkole dostanie dwóje, no to jak tu nie obwinić kota? A tym bardziej, że wróci do domu i powie ojcu i ojciec mu jeszcze lanie sprawił. Czterolistna koniczyna przyniesie szczęście, podkowa przyniesie szczęście na samochodach, na drzwiach. Słuchajcie, w oczach Bożych to jest ohyda. Bo nadajesz tym rzeczom magiczną moc i twoje szczęście lub nie, twoje powodzenie lub nie zależy od Boga i twojego posłuszeństwa Bogu, tylko od jakiejś dziwnej rzeczy, kompletnie z tym niezwiązane. Gwiazdy, układ, twój horoskop. Pamiętam, wiele, wiele lat temu, kiedy zrobiłem wezwanie i młoda osoba wyszła, by oddać życie Chrystusowi właśnie w tej sali. Tu wtedy były ławki. I bracia podeszli do niej, położyli na nią ręce i ona upadła na ziemię. I tak stałem za kazalnicą, mówię, to nie jest normalne. Usiadłem w ławce, ona usiadła obok mnie i pytam ją, tak Duch Święty mnie pokierował, czytasz horoskopy? Ona mówi, czytam, ale nie wierzę. Ale to nie ma, mówię, znaczenia, czy ty wierzysz, czy ty nie wierzysz. Czytasz, czytam. Chcę ci powiedzieć, w oczach Boga to jest ohyda. Tym się brudzisz. Bo ona się modliła i nie mogła odebrać od Boga przebaczenia i pewności zbawienia. Ja mówię tak, masz dwie możliwości. Jeżeli nie uznasz tego za grzech, nie zaprzestaniesz tego, nie odwrócisz się, to wracaj z powrotem do ławki. Ale jeżeli to uznasz za grzech, wtedy będę się z tobą modlił. Ona mówi, tak, uznaję to za grzech.
Kiedy tylko to wyznała, że wyznaje to jako grzech i odwraca się, odrzuca, to w tym momencie jej twarz się zmieniła. Ona mówi, wiem, że Jezus przebaczył mi moje grzechy. Te rzeczy, o których mówimy, są niesamowitą duchową przeszkodą i blokadą w pojednaniu z Bogiem. Każdy grzech oddziela nas od Boga. Ale te grzechy są szczególnego rodzaju, to wchodzisz w dziedzinę takiej duchowej niemoralności. Jak można uzależniać swoje szczęście czy nieszczęście od czterolistej koniczyny? Jak można uzależniać to od czarnego kota? Jak można to uzależniać od biednego kominiarza, który idzie i ty chwytasz się za guzik? Wiecie, co mówimy? My tak naprawdę nie wierzymy w Boga, który jest ponad wszystkim i jest źródłem wszelkiego szczęścia i powodzenia. I tylko nasze posłuszeństwo Jemu da nam błogosławieństwo z Jego strony. Ale mówimy zupełnie, że te głupie, marne rzeczy, ożywiamy je, bo magia coś ożywia. Nadajemy im moc i siłę, która ma wpływ totalnie nielogiczny na nasze życie. A diabeł to wykorzystuje, abyśmy tak uważali, tak wierzyli. A więc w magii człowiek chce mieć wpływ na innych. W literaturze na ten temat czyta się, że jeśli chodzi o czarną magię, bezpośrednie odwoływanie się do diabła, podpisanie cyrografu, zaprzedanie się diabłu, jest mowa o mnichach buddyjskich, 750 tysięcy czcicieli diabła w Tybecie, którzy nieustannie modlą się do szatana, żeby te duchy religii wschodnich opanowały zachodnią, tak zwaną chrześcijańską cywilizację. Zobaczcie, jak niesamowite jest zainteresowanie religiami wschodu, praktykami wschodu, medytacjami, jogą. A to jest wszystko po to, żeby człowiek w swoim myśleniu, w swoich pragnieniach zupełnie odwrócił się od Boga. Magia opiera się na takich dwóch podstawach. Niektóre przedmioty lub czynności mają własną siłę duchową. I te siły, druga zasada, możemy i musimy wykorzystać do oddziaływania na innych. A więc przypisuje się pewnym przedmiotom, czynnościom siłę duchową. I mag, czarownik, będzie chciał te siły wykorzystać do oddziaływania na innych. Greckie magos oznacza wierzbiarza, wykładacza snów, czarodzieja, maga i uzdrowiciela. Czyli w jednym pojęciu mag jest cała gama praktyk okultystycznych od wróżbiarstwa poprzez czary. A więc bardzo szerokie spektrum. W magii mówi się o tajemnej wiedzy i poznaniu. Już w ogrodzie Eden diabeł zaoferował Ewie nowe poznanie. Będziecie jak Bóg, znający dobro i zło, jeśli przekroczycie Boże przykazanie. Diabeł zawsze coś tem będzie nam oferował. Jeśli tylko zrobisz coś, co Bóg nie mówi, to... Tylko, że wychodzi na to, że jest gorzej niż lepiej. Parapsychologia to jest taka dziedzina paranaukowa, która próbuje i w XIX wieku te instytuty zaczęły powstawać w Niemczech, w Anglii do badania zjawisk paranormalnych. Myślę, że każdy rząd, służby bezpieczeństwa czy służby te, wiecie, takie, one próbują i interesują się tymi kwestiami, w jaki sposób, w sposób paranormalny mieć wpływ na ludzi czy na społeczeństwa. W każdym razie oni próbują metodami fizykalnymi zbadać coś, co jest niefizykalne. Tego się nie da. Nie wiedzą, że sami wchodząc w te rzeczy, będą znajdować się pod wpływem tych zwodniczych duchów. One są bardzo realne. Mówiliśmy o tym. Parapsychologia rozróżnia w magii dwa zjawiska, które nazywa psigamma od ginoskein poznać i psikapa od kinein poruszać. A więc zdobywasz wiedzę tajemną, poprzez
którą będziesz mógł dokonać pewnych rzeczy. Coś będzie poruszone. Cztery źródła pochodzenia właściwości magicznych, za którymi kryją się duchowe, demoniczne moce. Pierwsze to jest dziedziczenie. Człowiek, który uprawia czary i magię, koniecznie chce mieć następcę. I właściwie bardzo trudno jest takiemu człowiekowi umrzeć, bo te siły demoniczne jakby trzymają go, dopóki on kogoś nie znajdzie, który będzie kontynuował jego praktyki. Pamiętacie, w 10 przykazaniach Pan Bóg mówi, że jego przekleństwo jest do trzeciego i do czwartego pokolenia. A łaska i błogosławieństwo do którego? Do tysięcznego. Popatrzcie. Przekleństwo i łaska. Jak wielka jest łaska Boża. Ale jest to przekleństwo do trzeciego i czwartego pokolenia. A więc jeżeli ktoś w rodzinie uprawia czary, magię, spirytyzm, pamiętaj, że przynosisz przekleństwo nie tylko na siebie, ale otwierasz tym siłą demonicznym drzwi do kolejnych twoich pokoleń, wnuków i prawnuków. Chyba, że przetniesz to przekleństwo poprzez oddanie swojego życia Chrystusowi. I wtedy diabeł nie ma prawa ani do ciebie, ani do twoich potomków. Czasami jest tak, że ludzie nie zajmowali się czarami i magią i nagle odkrywają u siebie paranormalne zdolności. Czytanie w myślach, jasnowidztwo. Nagle mówią, że odkrywają, są czuli na jakieś dziwne, nieokreślone bioprądy, energie, siły. Dlaczego? Bo może babcia czy dziadek zajmowali się tymi rzeczami. I nikt nie przerwał tego poprzez nawrócenie. I to przekleństwo idzie do trzeciego i do czwartego pokolenia. Nagle czytamy, bo przecież w prasie czasami czy w telewizji gdzieś tam w domu rzeczy latają, przemieszczają się i nie wiadomo dlaczego. Nagle jest tak zwane zjawisko telekinezy, że łyżka się wygina pod wpływem jakby siły woli i myśli, koncentracji. A to są zjawiska paranormalne. Straszy gdzieś w domu. Autentycznie straszy. Wiem, taki dom był w Cieszynie, straszyło. Cena spadła już tak, że nikt tam nie chciał mieszkać. Jacyś chrześcijanie mówią, okej, kupimy ten dom. Poszli tam i w imieniu Jezusa, wzywając Jego świętej krwi, oczyścili duchowo ten dom, nakazali tym siłą ciemności opuścić ten dom i mogli spokojnie tam mieszkać. Oczywiście nie radzę ci, musisz mieć Boże prowadzenie, bo tu nie chodzi o to, żebyśmy nie prowokowali tych sił. Ale Bóg daje nam ochronę i daje nam zwycięstwo. A więc dziedziczenie, jeżeli jakaś osoba z rodziny się zgodzi, wtedy ta osoba może umrzeć. I o takich przypadkach się słyszy. Przekazywanie, to jest druga forma przekazywania tych zdolności magicznych, czarowania. Odbywa się przez położenie rąk tych, którzy uprawiają czarną magię z wypowiadaniem zaklęć. Kolejny sposób to jest eksperymentowanie z okultyzmem, korzystanie z literatury magicznej, udział w magicznych praktykach, tak zwana szósta i siódma księga Mojżeszowa, które są księgami magicznymi do czarnej magii. A to, że jest Mojżeszowa, ma zmylić tych, którzy się tym interesują. I czwarta rzecz, świadome oddawanie się pod przewodnictwo diabła, kult szatana, chrzest czarnej magii. Podpisanie cyrografu własną krwią. Kościół szatana powstaje w roku 1966 w Stanach Zjednoczonych. Jego twórcą był LaVey. Zagrał później w filmie Polańskiego Ojca opętanego dziecka. On satanista. Wiecie, zaczęły
W XX wieku zaczęły się pojawiać pierwsze w kinach, później filmy o treściach okultystycznych i pokazujących kwestie opętania i tak dalej. A dzisiaj to już jest wszędzie. Ale wtedy to były początki. Po co to wszystko? Ja myślę, z jednego powodu. To wszystko się dzieje z jednego powodu, aby ludzie stracili taką wyrazistość, ostrość myślenia i uważali, że to jest wszystko normalne i nie jest niebezpieczne. Można się tym bawić, można się z tego śmiać, można po prostu, to nie ma żadnego znaczenia dla naszego życia. A Bóg mówi w swoim słowie zupełnie inaczej. Wiecie, że armia wygrywa, kiedy działa z zaskoczenia, czy kiedy uśpi czujność. I diabeł doskonale to wie i próbuje i robi to, usypia czujność człowieka. A człowiek zamiast słuchać tego, co Bóg mówi, nie chce się do tego zwracać. Kiedy czytam w Biblii, bo w Biblii mamy wiele przykładów na temat magii. Bóg posyła Mojżesza do Egiptu i nakazuje mu wyprowadzić lud izraelski. Przychodzi do Faraona i Bóg mówi, zrobisz taki znak przed Faraonem, aby ci uwierzył, że ja cię posłałem. Rzuć swoją laskę na ziemię. I ona zamieniła się w węża wtedy na pustyni, a przed Faraonem rzucił laskę, mówi na znak, że Bóg go posyła i zamieniła się w węża. Jak laska może zamienić się w węża? Zamieniła się w węża. Ale dla Faraona, który miał swoich czarowników, mędrców i czarowników, to nie była nowość. Wezwał swoich czarowników i Biblia mówi, że oni swoimi czarami rzucili swoje laski i czarami zamienili swoje laski w węże. Chcę wam coś powiedzieć. Następuje zjawisko nadprzyrodzone. Masz ten sam niby efekt, ale dwa różne źródła. Dwa różne źródła. Jedno jest Boże, drugie jest diabelskie, demoniczne. Ale człowiek, który jest nieświadomy, mówi, no przecież taki radiestyta mówi, ja wiem, że mam moc Bożą. Ja ruszam tym to wahadełko, to jest, ja mam taką zdolność od Boga odkrywania promieniowania z żył wodnych. To nie jest żadna zdolność od Boga. Żadna zdolność od Boga. I Biblia mówi, że ci czarownicy potrafili tak jak Mojżesz zamienić wodę w krew czarami, aż doszli chyba do takiego momentu, że nie potrafili zamienić prochu. Co tam było? Proszę? Komary. I tam jest powiedziane, że kiedy czarami nie potrafili tego prochu zamienić w komary, a Mojżesz to zrobił, mówili sami czarownicy, w tym musi być palec Boży. Sami czarownicy uznali, że to, co oni robią, to nie jest palec Boży i moc Boża. Pamiętaj, że jeżeli ktoś zostanie uzdrowiony od jakiegoś uzdrowiciela, bioenergoterapeuty, to wcale nie oznacza, że zostałeś uzdrowiony z mocą Bożą. Może być ten sam efekt, ale dwa różne źródła. I ty, przychodząc do niebożego źródła, pozwalasz siłą ciemności ogarniać twoje życie. Diabeł jest w stanie dać ci zdrowie, aby zabić twoją duszę i zniszczyć. Szymon Czarnoksiężnik, Dzieje Apostolskie, 8 rozdział. Biblia mówi, że czarami swoimi wprawiał w zdumienie całe miasto. Całe miasto, nie wiem ile tysięcy, dziesiątek, może trochę więcej niż 100 tysięcy ludzi było pod przemożnym wpływem jednego czarownika, maga Szymona. I przyszedł tam Filip i głosił Chrystusa. I Bóg czynił przez Filipa niesamowite znaki i cuda, wypędzał demony, dokonywał uzdrowień. Sam Szymon Mag był pod wrażeniem, Biblia mówi, i nawrócił się do Chrystusa. Tylko nie wiadomo, czy on się tak naprawdę nawrócił. Bo później przyszedł z pieniędzmi do Filipa i mówi, daj mi tą moc, którą masz, abym ja też to mógł robić. Niech te pieniądze przepadną wraz z tobą, mówi do niego Filip. Ty pokutuj. Ty myślałeś, że dar Boży można kupić za pieniądze? Może Bóg ci to przebaczy, pokutuj.
Całe miasto było pod jego wrażeniem. Sądzę, że on jako Samarytanin w mieście Samaria nawet mógł powoływać się na imię Jahwe, bo Samarytanie wierzyli w Boga Jahwe. Tak jak podczas seansów spirytystycznych może być wymieniona Trójca. Podczas czarów, zaklęć może być wymieniona Trójca. I ty myślisz, ale przecież tam jest wymienione Boże imię. I tak ludzie wchodzą w zwiedzenie i poddają się w zwiedzeniu. Dzieje apostolskie, 13 rozdział, czarnoksiężnik Baar Jezus kontrolował prokonsula Sergiusza na Cyprze. Miał ogromny wpływ na człowieka, który miał polityczny wpływ na całą wyspę. Zarządzał tą wyspą. Zobaczcie, jak bardzo gdzieś tam blisko władzy, blisko tych rzeczy, bardzo wpływowych ludzi kręcą się osoby, które są obciążone okultystycznie. Nie chcę wymieniać, ale kilku prezydentów czy żon prezydentów korzystało z wróżbitów. Współczesnych. A więc mówimy o rzeczach bardzo ważnych. Na jedno nabożeństwo przyszła matka z córeczką. Dziecko nie mogło spać. Miało lęki i strach. Musiało być światło zaświecone. Płakało, krzyczało, coś się objawiało. I w końcu, to było podczas ewangelizacji z siostrą Corrie ten Boom, holenderską misjonarką, która przeżyła obóz koncentracyjny w Ravensbrück. Później Bóg ją używał jako ewangelistkę. I ona wyszła do modlitwy z tą swoją córeczką i tak patrzy na to dziecko i na jej szyi wisi taki skaplerzyk. Ona mówi, a co to jest? O, niech pani tego nie dotyka. A dlaczego? Bo ja byłam u takiego znachora. Moje dziecko było chore. I ten znachor przez zaklęcia uzdrowił moje dziecko. I dał jej ten skaplerzyk. I powiedział, że nie wolno go zrywać, bo inaczej moje dziecko umrze. Gdzie diabeł zawsze działa poprzez strach. Takie łańcuszki, listy szczęścia. Jak tego nie poślesz dalej, to spotka cię to i tamto. Diabeł tak działa. A Chrystus przynosi pokój. Pokój. A diabeł przynosi strach. Niepewność. I ona zerwała to. I nagle choroba tego dziecka wróciła z powrotem. W tym samym momencie. Otworzyła ten skaplerzyk i tam była kartka napisana przez tego znachora. Szatanie, uzdrów ciało tego dziecka, aby jego dusza była w piekle. Matka oddała dziecko diabłu. Kiedy to zobaczyła, zaczęła pokutować. Oddała swoje życie Chrystusowi. Pokutowała, Bóg przebaczył. To dziecko zostało uwolnione nie tylko od strachu i od lęku, ale zostało natychmiast uzdrowione. Ale tym razem mocą Bożą. Pamiętam, przyszedł do mojego biura tutaj w Ustroniu człowiek. Mówi, pastorze, nie wiem, co jest. Czuję obecność kogoś ciągle. Ciągle za mną chodzi. Gdziekolwiek idę, idzie za mną. Kiedy to się stało? Byłem tam gdzieś, coś uzdrowił mój wzrok. A ja mówię, to nie jest od Boga. Wyrzeknij się tego. Pokutuj z tego. Kiedy to zrobił, choroba wróciła z powrotem. Natychmiast. Nie mówimy o rzeczach, które się nie wydarzają. O rzeczach, z którymi się stykamy. Tylko musimy mieć świadomość, że te rzeczy są, one działają, te moce są realne, a Bóg nas przed tym przestrzega, bo chce nas ochronić. To jest ciekawe, że ta moc nie jest w stanie cię opanować, że jest taka naturalna od Stwórcy ochrona dla każdego człowieka, wierzącego i niewierzącego. Chyba, że ten, który nie zna Boga albo lekceważy Jego Słowo, zaczyna przekraczać granice.
a zobaczę, czy to tak naprawdę jest, przez ciekawość. A wiecie, czym jest ciekawość? Przez ciekawość, dla żartów, tak, dla zabawy, z uprzejmości dla innych, żeby im zrobić taką uprzejmość, no bo przecież oni mnie tak proszą, żebym razem z nimi te karty położył. A żeby ta wróżka, ona taka fajnie tak wygląda, ta niech mi powróży z ręki. Takie grzechy przez uprzejmość. Ta trzecia dziedzina to jest wróżbiarstwo. Ludzie chcą wiedzieć, co się wydarzy. Jak w magii chodzi o moc, w spirytyście o kontakt i pytanie, co jest po śmierci, tak we wróżbiarstwie, co się wydarzy w moim życiu. Pamiętam, moja kuzynka opowiadała mi, zaczęła układać pasjansy, wróżyć z kart. Przyszła jakaś sąsiadka, z jednej powróżyła, drugiej powróżyła. I nagle te osoby przychodziły i mówią, o, ty wróżysz, wszystko, co powiedziałaś, się spełniło. Jakaś pewnego razu zapłakana kobieta przyjechała, mówi, byłam u ciebie, wróżyłaś mi, wyszłam za mąż, to, tamto, ale teraz mój mąż mnie zostawia, jesteś wróżką, powiedz mi, co dalej. A ona tak mówi, ja nie jestem wróżką. Jak nie jesteś, przecież wróżysz z kart. Wiecie, ona wróżyła i uważała, że nie jest wróżką. To jest to zaciemnienie umysłu. Wiecie, jak usłyszała to, że jest wróżką. Żyje do dzisiaj. Upadła na kolana. Prosiła Jezusa, aby jej przebaczył i oddała swoje życie Jezusowi. Wiecie, być otwartym na wróżby. Kiedy dajesz sobie wróżyć, jesteś otwarty, otwierasz swoje serce, umysł i ducha. Czasami wróżba może być po prostu kłamstwem. Ktoś wykorzystuje twoją naiwność i może ci nagadać, co tylko chce, a ty i tak uwierzysz. Ale to jest niebezpieczne. Że zamiast prosić Boga, aby cię prowadził i zabezpieczył, a Bóg powiedział, że troszczy się o każdy nas dzień i nigdy nas nie zostawi, ani nas nie opuści. Jest z nami aż do skończenia świata. To ty pozwalasz, żeby taka wróżka, taki wróżbita rzucił przekleństwo na twoje życie. Bo to jest przekleństwo. On wiąże twój umysł. On ukierunkowuje twoje myśli. To jest często taka ogromna sugestia. Młody człowiek poszedł do wróżki. I ona mu powiedziała, nie przeżyjesz 30 roku życia. To jest przekleństwo. Młody, silny, zdrowy, nie przeżyjesz 30 roku życia. Kiedy miał dokładnie 30 lat, wybijała ostatnia godzina, poszedł na strych i powiesił się, bo wróżka powiedziała mu, że nie przeżyje 30 lat. Przekleństwo. Król, muszę go znaleźć, chyba Edward. Królowi Edwardowi VI, jeden z największych astrologów, Gardanus, przepowiedział z niezwykłą dokładnością, że król na pewno osiągnie wiek średni, wieku 15 lat, kiedy miał, wróżył mu z gwiazd, postawił mu horoskop, że gdy będzie... że na pewno osiągnie wiek średni, dopiero po 50 latach życia zacznie chorować. Zmarł, kiedy miał 16 lat. To jest kłamstwo. To jest związanie twojego umysłu, twojego serca i twojego ducha. Wróżbiarstwo bardzo silnie powiązane jest z czarami, z kontaktami, z duchami. Możesz mieć we wróżbiarstwie do czynienia ze zwykłym kłamstwem, sugestią, telepatycznymi zdolnościami, czytaniem w myślach, ale też możesz mieć do czynienia z duchami ciemności.
Jakkolwiek, nawet jeżeli to jest sugestia, siły ciemności będą to wykorzystywać. Wiecie, jest tak ogromna magia, gama wróżbiarstwa. Ogromna. Był taki psychometrysta, psychoskopista, radiesteta, nazywał się Klimuszko. On, pamiętam jak ja się nawróciłem, mój brat kiedyś przyniósł jego książkę, taki podręcznik, receptury ziołowe różne, przez niego sporządzone, czy też on ten skład cały określał. Ja byłem świeżo nawróconą osobą. Powiedziałem wam, że miałem 16 lat, kiedy się nawróciłem. Może miałem wtedy 18. Kompletnie nie miałem pojęcia na ten temat, o którym mówię teraz. Ale było coś, bo wiecie, kiedy Duch Boży jest w nas, Bóg nas chroni. I nie wiedziałem, co to jest, ale jakoś nie zainteresowało mnie to. A później, kiedy już wiedziałem, o co chodzi, mówię, daj mi tą książkę. Chcę zobaczyć na jego biografię. Okazało się, że on, kiedy był młody dzieckiem, odczuwał u siebie pewne zdolności. Pewne, mówi, rośliny go przyciągały, pewne odpychały. Był w stanie odczuwać pewne wibracje, pewne energie płynące z roślin. Był radiestetą. Jasnowidzem. Okultystą. I poprzez działanie wahadełka on dobierał różnego rodzaju receptury. Kiedy wojna druga się skończyła, wielu ludzi, którzy mieli zaginionych bliskich, przychodzili do niego, żeby jako jasnowidz powiedział im, gdzie oni są. On brał wtedy zdjęcie, brał obrączkę takiej osoby na nitce i pytał się, kogo właśnie, nie wiem, i mówił tam, i tam, i tam, i tam. Może niektórzy znajdowali, może nie. To nie ma znaczenia. Wiecie, że Biblia tą formę wróżenia i wróżby i praktyk, radiestezję, która jest radiestezją, rabdomancją, różdżkarstwem, wahadlarstwem, bo to ma różne nazwy, nazywa grzechem obrzydliwości. Że za tym kryją się konkretne duchy ciemności. Dwukrotnie w historii Kościoła rzymskokatolickiego, dlatego że to są dane z ich katechizmu, gdzieś to muszę znaleźć, Święte Oficjum w roku 1898 i w roku 1942 dwukrotnie Święte Oficjum Kościoła Rzymskokatolickiego zabroniło duchownym i świeckim uprawiania radiestezji, rabdomancji. Nazywając te praktyki praktykami mediumistycznymi, czy też mediumistyczno-spirytystycznymi. To, że to robi osoba duchowna, to nie ma żadnego znaczenia. Bóg dał tobie i mnie rozum. Odpowiadasz za samego siebie. Masz Pismo Święte. Bóg mówi do każdego z nas w jasny i prosty sposób. Nie ma tu żadnej kombinacji. Jest jeden pośrednik między nami i Bogiem. Kto nim jest? Jezus Chrystus. Już nie potrzebujemy drugiego człowieka. Teraz, kiedy Jezus umierał na krzyżu, pamiętacie, rozdarła się zasłona w świątyni, z góry na dół. Czyli miejsce do tronu łaski, do miejsca najświętszego zostało otwarte dla takiego grzesznika jak ty i ja. Abyśmy podeszli do tronu łaski z odwagą, że kiedy wyznamy grzech, odwrócimy się, Bóg nam przebaczy i przyjmie nas za swoich synów i córki. O tym głosi Ewangelia. Kiedy wyznasz swoje grzechy Bogu, tam tu jest napisane w Starym i Nowym Przymierzu, kiedy wyznasz szczerze grzechy Bogu, Bóg obiecuje, że ci przebaczy. Dlatego Jezus, wczoraj o tym mówiłem, rzekł, wykonało się.
Możesz przyjść. Nie musisz nie wiadomo gdzie jechać. Teraz tutaj On jest obecny pośród nas. Możesz wezwać Jego imienia. Jeśli jesteś w tym uczciwy i szczery i pragnący Boga, On odpowie. A więc można wróżyć z patyków, z wahadełka i wtedy taki wahadlarz traktuje ten przyrząd, to wahadełko, bo zwraca się do wahadełko z pytaniami i pyta wahadełka, tak lub nie. Rozumiecie to? Jak można pytać się wahadełka? Jak możesz pytać się deski do wróżenia? Jak możesz oczekiwać, że wosk ci wywróży i powie? Z kuli szklanej, z lustra, z ręki, z lotu ptaka, z fusów do kawy, z wosku, z gwiazd. Ja już taki jestem, pastorze, bo tak w gwiazdach jest i tak horoskop mówi, ja już nic nie mogę zmienić. Kompletnie gwiazdy nie działają na ciebie. Nie mają z tym nic wspólnego. Twój los nie leży w układzie gwiazd. Twój los leży w twoich i moich decyzjach, odpowiedziach na to, co Bóg dla nas uczynił. Posłuszeństwo bądź nieposłuszeństwo. Jeden buduje na piasku, drugi na skalę swoje życie. Piaskiem jest to, że możesz nawet tak jak dzisiaj słuchać Ewangelii, słuchać Bożego Słowa i dalej żyć po swojemu i zginiesz. Tak? Bo Jezus powiedział, i przyszły ulewy i burze na ten dom i runął on. A kto buduje na skalę? To jest ten, który słucha. Słucha Słowa Bożego. Ten, który słucha i wykonuje je, jest posłuszny. Czyli ten zaczyna budować solidne życie na solidnym fundamencie posłuszeństwa Słowu Bożemu, na prawdzie Słowa Bożego. I przychodzą wichry i burze na jeden i na drugi dom, ale tamten runie, ale ty, twoje życie nie runie. Miałem sen. Czasami wydaje mi się, że mam prorocze sny. Jestem w moim rodzinnym domu. Odwracam się i mamy widok na góry. W tym śnie odwracam się i patrzę na góry i nagle znad tych gór wychodzi tak potężna chmura i pędzi z niesamowitą prędkością na nasz dom. Ja tylko w tym śnie zdążyłem powiedzieć, to jest koniec. Nie masz momentu uciec. To jak potężna fala i przetoczyła się przez nasz dom. Wstaje, nasz dom stoi. Mój dom rodzinny stoi. Wszędzie zgliszcza dookoła. Zdążyłem tylko zawołać Jezu. Tak mi się wydaje, już teraz mówię z pamięci. I mówię, odwracam się do mojego taty, który już nie żyje. Mówię, tato, Bóg nas ocalił. A tato popatrzył na mnie i mówi, to jest przypadek. To jest po prostu przypadek. Oto Bóg coś czyni. Bóg cię ratuje. Bóg coś sprawia. Bóg ocalił twoje życie. Może nieraz była taka sytuacja, że wydawało ci się, to jest już twój koniec, ale przyszło jakieś wybawienie, nie wiesz co, i Bóg cię ocalił. Jesteś tu dzisiaj. Bo Bóg nie chce śmierci grzesznika. Wypowiedzi ludzi zajmujących się wróżbiarstwem. Francuska Christiana Maret, wróży z kuli szklanej. Mówi tak, jest coś, co podaje mi słowa. Tak jakbym była podwójna. Dwa ja we mnie, dwie części. Jedno ja dyktuję, drugiemu ja. Sama nie wiem, dlaczego wypowiadam te, a nie inne słowa. Osoba, która wróżyła skarb przed swoim nawróceniem, mówi tak, jakaś moc stawała obok mnie i sprawiała nacisk, abym tak, a nie inaczej kładła karty. Sama byłam zdumiona wróżbą, interpretacją. Holenderski psychoskopista,
Jest jakaś ponadnaturalna siła we mnie. Ta siła daje mi słowa, to nie są moje słowa. Jasnowidz Dioskhorn mówi o wewnętrznym przywódcy. Boliwijski okultysta Rusbak, który nawrócił się do Pana, powiedział, istnieje granica. Gdy w pewnym momencie nasza moc odchodzi, przychodzi moc demoniczna. W astrologii musi być interpretacja dla indywidualnej osoby. W tym momencie astrolodzy potrzebują pomocy. Ta pomoc nie pochodzi od Boga, lecz od demonów. Demony coś wiedzą o przyszłości i dają ponadnaturalną pomoc przy interpretacji horoskopu. Czy w Biblii coś jest mowa o horoskopach? Kiedy otworzymy Księgę proroka Izajasza, 47 rozdział, o ile dobrze pamiętam, utrudziła się, wiersz 13, mnóstwem swoich zamysłów. Niech wystąpią i niech ci pomogą badacze firmamentu niebieskiego, oglądacze gwiazd, którzy co miesiąc ogłaszają, co macie spotkać. Patrzcie, są oni jak ściernie, które pochłania ogień. Nie potrafią uratować swojego życia z płomieni. To nie jest żar węgli do ogrzewania, ani ognisko, by dookoła niego siedzieć. Tak będzie u ciebie z twoimi czarownikami, z którymi się zadawałaś od młodości swojej. Każdy zatacza się w swoją stronę, tobie zaś nikt nie pomoże. To nie jest ognisko, przy którym można się zagrzać i siedzieć. Horoskop, wróżba. Co masz zrobić? Pokutuj. Pokutuj. Proś Boga o przebaczenie. Uznaj to, tak jak On mówi w swoim świętym słowie. Gdzie jest mowa o radiestezji w Biblii? Księga proroka Ozeasza, 4 rozdział, wiersz 12. Mój lud radzi się swojego drewna, a jego kij daje mu wyrocznię, gdyż duch wszeteczeństwa ich omamił, a cudzołożąc odstąpili od swojego Boga, cudzołożyli duchowo, zwracając się do zwodniczych duchów. Wróżkarstwo jest znane od 2000 lat przed narodzeniem Chrystusa. Chińczycy je uprawiali, a Rzymianie, Grecy. Nie ma żadnego promieniowania z żył wodnych. Naukowcy, między innymi polscy, wybitni, wyraźnie o tym mówią. Nauka wyraźnie o tym mówi. To są tak zwane tajemnicze promieniowania. A Bóg mówi, tobie tego nie wolno, bo staniesz się nieczysty. I to zatrzyma Bożą łaskę dla twojego życia. Kochani, w Polsce kiedyś czarownicy, wróżbiarze ukrywali się. Dzisiaj już mamy i w naszych polskich miastach wręcz całe kombinaty wróżbiarsko-terapeutyczne, tak to się nazywa. Samych takich kombinatów w Warszawie podobno jest 100. W Łodzi, Wrocławiu 80, po 80. W Krakowie około 50. Rozumiecie, dlaczego o tym mówimy? A Bóg mówi, a ja tobie na to nie pozwalam, ostrzegam. I ostatnia dziedzina, bo czas nasz biegnie bardzo szybko. Uzdrowienie. Radiesteta, o którym wspomniałem, bioenergoterapeuta. Wiecie, że Harris, który przyjeżdżał do Polski w XX wieku, i Nardellini, Kaszpirowski, wyraźnie, to byli ludzie inspirowani duchami ciemności. Nawet w publicznej telewizji Kaszpirowski pozwolił sobie na czytanie publiczne w telewizji książki do magii. A wiecie, co robili w Polsce ludzie? Sadzali swoje dzieci, kiedy Kaszpirowski miał swój seans uzdrowieńczy. Podaje się, że około 3 do 4 milionów Polaków odwiedzało miejsca tak zwanych healerów, uzdrowicieli, jak Harris, jak Nardelli. Tylko ja byłem wtedy w Warszawie, jak oni tam przyjeżdżali, bo studiowałem. Nie widziałem żadnych zmian. Przeczytam wam świadectwo kobiety, która szukała u radiestety pomocy. Przy
Przypadkowo złożyło się, że stałam się czarownicą XX wieku. Przeżyłam kiedyś piekło na ziemi. Mój syn był chory, był alergikiem i trzeba było mu pomóc. Lekarze byli bezsilni. Kilka lat mieszkałam w Szczecinie. Towarzystwo Parapsychologii miało tu swoją filię. Dosłownie z ulicy weszłam na kurs radiestezji. Nie wiedziałam wówczas, że radiestezja, tak samo jak masoneria, ma pewne pułapy wtajemniczenia. Nie wszyscy osiągają szczyty. Zależne jest to od tego, kto jaką posiada wrażliwość. Na początku nie mówi się, kolego, korzystasz z pomocy duchów. Na pierwszym poziomie wtajemniczenia jest tylko to i wyłącznie zdrowie. Machamy wahadełkiem, bawimy się różdżką i tym podobnie. Pierwsze dni kursu prowadzone przez bardzo znaną radiestetkę w Szczecinie były dla mnie szokiem. Na początku wystąpił u mnie krwiak oka. Lekarz okulista stwierdził, że musiałam przeżyć niesamowity szok, ale uczestniczyłam w kursie dalej, ponieważ pani radiestetka nie widziała żadnego powiązania tego faktu z zajęciami. Powiedziała, że tylko bardzo wrażliwe osoby mogą odczuwać jakieś oddziaływania. Przyszła sobota, niedziela, wszystko się wyciszyło. Natomiast w poniedziałek moje krzesło razem ze mną stanęło na dwóch nogach, a ja wpadłam w wibrację. To było dla mnie niesamowite uczucie. Przy pełnej świadomości nie byłam w stanie panować nad sobą. Krzyczę do pani prowadzącej kurs, że czuję się źle. Podeszła do mnie i złapała za ręce i mówi, musimy się odreagować. Po wykładzie podeszła i powiedziała, że po ćwiczeniach muszę się odreagować i wypowiadać formułkę, niech to zło ze mnie wyjdzie. Zdziwiło mnie to. Kiedy wróciłam z kursu na prośbę ciotki, przeprowadziłam pewne badania. Potem poszłam do kuchni odreagować się według wcześniej wspomnianej instrukcji. Nagle staję na piętach i zaczynam obijać się o okno i ścianę. Przy pełni świadomości zaczynam bić jak wahadło. W pewnym momencie wyskoczyłam z tego stanu. Na następny dzień opowiedziałam o rzeczach, które się wydarzyły. Kazała mi do formułki dodać jeszcze zło musi ze mnie wyjść w sposób łagodny, nieszkodliwy dla mnie. Następstwem tego kursu była stopniowa utrata zdrowia, wewnętrzny strach. Zaczęłam szukać wyjścia z tej sytuacji. Trafiłam do Akademii Zdrowia pani Winnickiej. Tam zaserwowano rebirthing, otwieranie czakramów i wszystko, co za tym idzie. Już na pierwszej sesji wchodzimy w relaks, ćwiczenia oddechowe. Wchodzę w stan bezdechu i nie chcę z niego wyjść. Po jakimś czasie jakieś ciepło zaczyna mnie wyciągać z tego stanu. Zaczynam się denerwować, było tam tak dobrze. Odczucia mogą być podobne do tych, jakie odczuwają narkomani czy ludzie wchodzący w stan nadświadomości. Dziewczyny prowadzące kurs przeprosiły wszystkich uczestników, że nie powiedziały o możliwości popełnienia samobójstwa, jeśli wpadnie się w stan bezdechu. Chcę Państwu uświadomić, ile niebezpieczeństw czyha na człowieka zajmującego się tymi sprawami. Pewne doświadczenie powinno uzmysłowić ludziom te zagrożenia. Spróbujcie otworzyć swoje drzwi na oścież w swoich mieszkaniach, domkach. I zostawcie je na noc. Jedni otworzą trochę, inni nieco więcej, a co bardziej odważni całkowicie. To są ci, co często mówią, ja w to nie wierzę. Połóżcie się spać. Ciekawe, ile wytrzymacie. Co się będzie działo z waszą tylko psychiką? Proszę Państwa, co się będzie działo w świecie duchowym, jeżeli w odpowiednim czasie nie zamkniecie tych drzwi? Jeśli w odpowiednim czasie nie będzie takiej osoby, która pomoże wam zamknąć te drzwi? Stoczyłam walkę. I tym, kto mnie wyciągnął z tego wszystkiego, był Jezus. Jezus przyszedł, aby zniszczyć wszelkie diabelskie uczynki, dzieła. Rozbroił nadziemskie władze, wystawił je na pokaz. Jak powiedziałem, radiesteci, podobnie jak w religiach wschodnich, mówi się o tajemniczych energiach, o energii kosmicznej. Czy to będzie akupunktura, akupresura, homeopatia, czy inne rzeczy. Chodzi o jedną rzecz, to jest pewien sposób myślenia. W tych religiach wschodu wszystko jest jedno. Świat duchowy i materialny. Nie ma rozdzielenia między Bogiem a człowiekiem, a stworzeniem. Bóg jest częścią, tak zwany panteizm. I nie traktują Boga jako byt osobowy, ale jako jakąś bezosobową energię i siłę. I stan choroby polega na tym, że w tym makrokosmosie, w energii kosmicznej, między energią kosmiczną a stanem twojego zdrowia jest zaburzony stan energii. To jest stan chorobowy. I teraz poprzez pewne nakłuwanie miejsc, igieł w niektóre miejsca, oni mówią, że pod twoją skórą są specjalne kanaliki,
nazywane czakramami lub meridianami, zależy, czy to będzie chińska czy hinduistyczna medycyna. Oczywiście ich tam nie ma. Oni tak mówią. I poprzez odpowiednie nakłuwanie oni powodują, że ta następuje wyrównanie energii kosmicznej w energii twojego ciała i stąd jest uzdrowienie. Czy to będzie przez nakłuwanie, przez nacisk? Może być normalny masaż przez nacisk, nie musimy się go bać. Ale chodzi mi o taki nacisk, który właśnie nawiązuje do tego rodzaju myślenia i praktyki. Przez lek homeopatyczny, który ma wyrównać. Przez tak zwaną mesmeryzm, czyli zbliżanie rąk do twojego ciała, przesuwanie się wzdłuż od głowy na dół, aby przekazać ci energię. Bioenergoterapeuta, który trzyma ręce. Już w Biblii jeden z królów posłał do Belzebuba, boga Ekronu. Wiecie, Belzebub jest imieniem diabła, jednym z imion diabła. Dosłownie był bóstwem fenickim i był bóstwem i oznacza boga bagna. I król izraelski, który miał Słowo Boże, posyła, gdy spadł z balkonu i śmiertelnie zachorował, posyła do niego, idź poradź się, niech kapłan tego bóstwa wywróży, czy ja z tej choroby wyjdę, czy nie. A Bóg to widzi. I posyła swojego proroka i mówi, powiedz temu królowi, czy nie ma Boga w Izraelu, który ma moc uzdrowić? Czy, kochani, nie ma Boga Stwórcy, który ma moc uzdrowić? A jeżeli nawet umrzesz, jeżeli jesteś z Nim pojednany, to przecież idziesz do Ojca. Już diabeł, kiedy przyszedł przed oblicze Boże, pamiętacie, kiedy Hiob żył, mówi skóra za skórę, człowiek odda wszystko za swoje zdrowie. Jest gotów duszę sprzedać za swoje zdrowie. Ale to nie jest Boża droga. Wiecie, doświadczamy Boga, który jest Stwórcą, Zbawicielem, ale jest też lekarzem. Ale nawet gdyby nas nie uzdrowił i nie uleczył, to lepiej zachować swojego ducha i duszę w czystości, niż wejść w te siły demoniczne, ciemności. I umarł ten król, bo nie chciał szukać u Boga pomocy i rady. Pamiętam młode małżeństwo, kiedy na ten temat mówiłem, mówię tak, ale nasz Bóg jest żywym Bogiem, który uzdrawia. Nie małżeństwo. Mama z córką, młoda dziewczyna w jednym zborze. Ona ją prowadzi do modlitwy o uzdrowienie. Wyszło trochę, kilka osób, między innymi ona. Ona idzie ledwo, to miała 15 lat. Wie, co jest. Znaczy, nawet nie pytałem. Zaczęliśmy się modlić, położyliśmy ręce w imieniu Jezusa. Zaczęliśmy się modlić o matkę, o to dziecko. Wyobraźcie sobie, rzadko mi się to zdarza, ale w tym momencie natychmiast ta dziewczynka została uzdrowiona. To było widać. Jak moc Boża wypełniła jej ciało i ona stoi i ona zaczęła mówić, ja już, mamo, nie potrzebuję, ja sama wrócę na miejsce. Okazuje się, że codziennie musiała zażywać leki. Była nieuleczalnie chora. Matka miała niesamowity ból głowy i inne schorzenia. Poszła do lekarza i lekarz mówi, co pani brała? Pani wątroba jest zdrowa. To jest zdrowe. Ona mówi, spotkaliśmy się po jakimś czasie, mówi, pastorze, od tej pory mam spokój, bo głowa mnie nie boli. Zostałam uzdrowiona i moja córka została uzdrowiona. Niedawno jej mąż był w naszym zborze w Czechowicach. Minęło już kilkanaście lat. Czy nie ma Boga w Izraelu? Czy nie ma żywego Boga, który ma moc uzdrowić? Jezus, który umierał na krzyżu, Biblia mówi, wziął nasze grzechy, ale też wziął nasze choroby i niemocy i przybił do krzyża. Nie zawsze będziesz uzdrowiony. Czasami to jest pewną tajemnicą dla nas. Wielcy Boży ludzie cierpieli, chorowali, ale zachowali życie. Możesz cały świat pozyskać, ale jeśli na duszy swojej szkodę poniesiesz, nic ci to nie pomoże. Słuchajcie, nasze życie nie kończy się tutaj. Śmierć jest przejściem do innego stanu, do wieczności. Ale decyzje podejmujemy tutaj. Nie ma drugiej szansy po śmierci. Biblia nie mówi o żadnej drugiej szansie po śmierci. Albo należysz do Niego, albo nie. Kochani,
Wybaczcie, że tak szybko o tych rzeczach. Ich jest tak dużo. Widzicie, że ja tutaj mam cały segregator. Ale wiem, że powiedziałem dość dużo, abyś wiedział, abyś był skonfrontowany z tymi rzeczami. Jeżeli tych rzeczy dopuszczałeś się, sam praktykowałeś, próbowałeś albo korzystałeś, wiedz jedno, Bogu się to nie podoba. Co masz zrobić? Zrób to, co zrobiła ta dziewczyna, o której wspomniałem. Kiedy ludzie wyjdą stąd, a ty wiesz, że musisz coś zrobić, powinieneś coś zrobić, nie czekaj, nie odwlekaj. Jeżeli Bóg do ciebie mówi, Słowo Boże mówi, przyjdź tutaj na środek. Będziemy cię prosić o jedną rzecz, abyś po prostu wyznał to przed Bogiem, przed świadkiem, bo to są tak wielkie związania, że wskazanym jest, żeby to usłyszała inna osoba, duszpasterz, żeby to stanęło w świetle, że ty naprawdę żałujesz, że twoje serce jest skruszone, że tego nie chcesz. I kiedy to wyznajemy przed Bogiem przede wszystkim, bo On nam przebacza, kiedy jesteś gotów to wyznać, powiedz: Boże, wybacz mi, oczyś mnie, wyrzekam się tego i nigdy więcej nie chcę w tych rzeczach mieć udziału. Będziemy się u Ciebie modlić. Ja wierzę, że krew Jezusa Chrystusa obmyje i oczyści Cię i Bóg Ci przebaczy. Bracie, chodź tutaj. Chodź. Przyszedł do mnie po pierwszym wykładzie. Sprowokował mnie. Zanim zrobimy przerwę, powiedz swoje świadectwo. Ja to świadectwo już kiedyś mówiłem i chcę powtarzać cały czas, że przyjeżdżając tutaj paręnaście lat temu, przyjechałem taki zbuntowany, bo myślałem, że już jestem gotowy do chrztu. W zborze w Krakowie, gdzie byłem, powiedziano mi, że jeszcze nie, że jeszcze nie. Wierzę, że starsi zboru mieli poznanie i przyjechałem tutaj i brat Andrzej usługiwał właśnie w tym temacie. Siedziałem tak z boku i słuchałem i docierało do mnie, że horoskopy, wywoływanie duchów, gra w karty, wróżenie z kart i życie w konkubinacie to były grzechami, których jeszcze nie wyznałem wtedy Bogu. Wyznałem je Bogu, jestem od tej pory wolny, dlatego że On ma moc nas oczyścić. I mówię to z czystym takim sumieniem i mówię z pełną odpowiedzialnością, że jeżeli ciąży na tobie którekolwiek z tych rzeczy, które tu były wymieniane, to nie zastanawiaj się, nie przychodzisz do ludzi, ale przychodzisz do Boga. Niech wam dobry Bóg błogosławi. Panie Jezu, tak dziękuję Ci, że jesteśmy przed Twoim obliczem. Dziękuję Ci, że nas znasz, miłujesz, oddałeś za nas życie. I teraz, Panie, w Twoim imieniu sprzeciwiam się wszelkiemu lękowi i strachowi przed tą decyzją, aby przyznać się i wyznać swój grzech. Aby diabłu nie udało się kogokolwiek odwieść od szukania u Ciebie przebaczenia, oczyszczenia w tej dziedzinie. Panie, dziękujemy Ci, że u Ciebie jest łaska. Jest prawdziwe przebaczenie, oczyszczenie i uwolnienie od tego skażenia tymi grzechami. Dlatego z ufną odwagą, Panie, tak jak mówi Twoje słowo, chcemy przystąpić do tronu łaski.